Wiara. Czym jest ta wiara, o której tak często słyszymy? Zacznę od czegoś, co może będzie brzmiało bardzo banalnie, ale jest to coś, czym się posługujemy codziennie. Zaufaliśmy jakimś osobom, zaufaliśmy komuś, kto przekazał nam jakąś prawdę, w którą wierzymy. Jest wiele takich praw, których nie potrafimy sprawdzić, chociażby to, czy jest Australia, bo nigdy tam jeszcze nie dotarłem i chyba już nie dotrę. Ale są oczywiście też takie rzeczy, które wymagają sprzętu, wymagają badań i po prostu w to wierzę. Co dzieje się w momencie, kiedy ktoś odkrywa, że poprzednie odkrycia nagle są nieprawdziwe? No oczywiście nie tracimy zaufania do nauki, nie tracimy zaufania do tych naukowców. Wierzymy w to, że odkryliśmy coś nowego, że ktoś przekroczył jeszcze ten poziom wiedzy, który osiągnęliśmy do tego momentu. Ta wiara pozwala nam przyspieszyć nasze poznanie. Już nie badamy wszystkiego od samego początku, ale opieramy się na tym, co wydarzyło się wcześniej, co poznaliśmy wcześniej i możemy rozwijać się dalej. W przeciwnej sytuacji, gdyby zdarzyło się, że któryś z naukowców czy ktoś z ludzi by nas oszukał, to oczywiście tracimy do niego zaufanie i od tej pory podchodzimy do takiego człowieka z dystansem. Te dwa rozumienia wiary, czyli zaufanie i jego brak, są istotne, bo w którymś momencie przekładamy je też na wiarę w Pana Boga. Niemniej, zanim jeszcze dotrzemy do tej wiary, którą najczęściej nazywamy wiarą religijną, popatrzmy, że do tego, żeby dostrzec Pana Boga, potrzebna jest taka sama wiara, właśnie takie samo zaufanie do drugiego człowieka w momencie, kiedy odkrywamy istnienie samego Pana Boga. Tutaj pomocą nam jest święty Tomasz, który wiele lat temu, jakby nie było, przygotował 5 dróg, które czasami nazywają się dowodami na istnienie Pana Boga. One są wszystkie zbudowane według podobnego schematu. Czy będzie mówił o ruchu, czy o doskonałości, czy o przyczynowości, celowości, to jakby bez znaczenia. Każda z tych dróg odwołuje się do podobnego schematu. Załóżmy ten pierwszy dotyczący ruchu. Czyli jeśli widzimy, że coś poruszone jest, to znaczy, że jest ten ktoś, kto go, czy coś, co go porusza. Jeśli idziemy w tym ciągu, że ktoś czy coś porusza kolejne elementy, to wreszcie dochodzimy wstecz do momentu, w którym jest ten pierwszy poruszyciel. Ten, który porusza, już niekoniecznie potrzebuje jakiegoś poruszenia. No i święty Tomasz, dochodząc w takim ciągu myślenia, mówi, że to jest jakiś absolut, którego my, i dlatego nie można to nazwać dowodem, bo jest to przeskoczenie, którego my nazywamy Bogiem. To oczywiście jest jakiś poziom wiary, jeśli uznajemy, że istnieje Pan Bóg w świecie, ale nie jest to ta wiara, o której zwykle mówimy, wiara religijna, ta, która mówi się o tym, że ktoś wierzy w Pana Boga. Ta wiara w to, że Bóg jest, była dostrzegana już zdecydowanie wcześniej, parę tysięcy lat temu, w Piśmie Świętym, no dosyć brutalnie to jest nazwane, ale myślę, że możemy to tu zacytować z Księgi Mądrości. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga z dóbr widzialnych, nie zdołali poznać Tego, który jest, myślę, że to piękne określenie Pana Boga, patrząc na dzieła, nie poznali Stwórcy. I oczywiście w tym momencie w żaden sposób nie nazywamy głupcami ateistów, czy nie nazywamy głupcami tych, którzy nie przyznają się do wiary religijnej. Nie, mówimy tylko o tym, że jeśli ktoś kwestionuje te podstawowe prawa, które funkcjonują w świecie, to ich jakby nie dostrzegł. Bardzo często ci, którzy mienią się ateistami, czy mienią się w jakiś sposób ludźmi niewierzącymi, jednak odwołują się do czegoś, do jakiejś energii, do jakiegoś kosmosu, do czegoś, co jest ponad. Odwołują się do jakiejś rzeczywistości transcendentnej, dlatego że wewnątrz nas każdy ma jakieś odwzorowanie Pana Boga i stąd to odwzorowanie tęskni za tym, żeby było cokolwiek więcej, żeby było coś więcej. Wróćmy jednak do tego drugiego poziomu. Czy jeśli na pierwszym poziomie wiary, rozpoznawania rozpoznamy, że jest Pan Bóg, to już bardzo dobrze, to możemy przejść do tego drugiego momentu, żeby wejść w nim relację, czy rozpoznać, jakim jest. Tutaj święty Tomasz podpowiada cenną myśl, która mówi, że w tym obliczu wyzwania, poznania istoty Pana Boga
Jesteśmy niczym nietoperze, które nie widzą słońca z powodu oślepiającego blasku. Rzeczywiście dotarcie do samej istoty Pana Boga jest bardzo trudne. Kiedy nauka się rozwija, nawet te dowody tomaszowe w którymś momencie mogą być niedostateczne, kiedy być może sprawdzi się ta relatywistyczna teoria mechaniki kwantowej, być może trzeba będzie w inaczej, inny sposób określić tę rzeczywistość. Dla mnie jednak istotne jest to, że Pan Bóg jest i idziemy na drugi poziom, w jaki sposób dotrzeć do Niego naszą wiarą. Kiedy rozpoznajemy rzeczywistość, to zwykle opisujemy ją w jakiś sposób. Rzeczy opisujemy wymiarami, kolorami, rodzajem materiałów, przeznaczeniem. I każdą właściwie rzecz w ten sposób zdefiniowaną możemy rozpoznać i nie czynimy jej krzywdy, jeśli w ten sposób o niej powiemy. Kiedybyśmy przyłożyli tę miarę do człowieka i opisali go jedynie właśnie wymiarami, kolorami i tym, co robi, to mówimy coś o nim, ale w pewien wulgarny sposób, bo nie dostrzegamy jego osoby, nie dostrzegamy jego istoty. Stąd musimy wejść w pewną relację, żeby wydobyć z niego tym, kim on jest, wydobyć całą tę wrażliwość, wydobyć te wartości, które można nazwać już duchowymi, niekoniecznie religijnymi, które nadałyby pełny opis, pełny kształt tego człowieka. I kiedy przeniesiemy to na Pana Boga, to widzimy, że ani jeden, ani drugi sposób nie jest dostateczny, żeby go opisać. Nie możemy opisać Pana Boga jedynie tymi wymiarami materialnymi. Również nie możemy go opisać do końca tym wszystkim, co jest jedynie w człowieku. Nawet jakby to była najbogatsza osobowość. On wymyka się z tych wszystkich reguł, tak jak powiedział Tomasz. Musimy przyłożyć do niego coś więcej. Cokolwiek więcej, co pozwala nam poznać jego istotę. No i tu dochodzimy do momentu, w którym wiara będzie jedynym językiem, jedynym sposobem docierania do tego, żeby powiedzieć, kim jest Pan Bóg. Ciekawostką jest to, co wyczytałem u świętego Jana od Krzyża. Wiele lat opierałem się jego dziełom. Przychodził do mnie chyba 3 czy 4 razy w różny sposób, aż wreszcie postanowiłem, że wezmę się za lekturę i doczytam go do końca. I on, kiedy pokazuje drogę do Pana Boga, do odkrywania pełnej Jego istoty, w którymś momencie zapisuje, że jeśli ktoś miałby objawienie, czyli doświadczenie Pana Boga tak wprost, na żywo, to objawienie może być przeszkodą w poznaniu Boga. Sam byłem w tym momencie zdziwiony. Jak to przeszkodą? Jeśli Bóg wprost mi się daje, jeśli wprost przychodzi do mnie, jeśli do mnie mówi, jaka to może być przeszkoda w Jego poznaniu? No i Jan od Krzyża to oczywiście wyjaśnia. Mówi tak, jeśli zobaczysz na przykład Chrystusa, który z tobą rozmawia, to zobaczysz go jednak zmysłowo, fizycznie. I za dzień, 2, 3, tydzień będziesz tęsknił do ponowienia tego doświadczenia cudownego, wspaniałego, pięknego, które było dla ciebie wielkim poruszeniem, ale jednak nie oddającego istoty Pana Boga. Stąd przywiązanie do tej zmysłowości może sprawić, że nigdy nie poznasz go wprost, że nigdy nie przejdziesz ponad tym doświadczeniem. Ciekawa rzecz, być może brak objawienia, nawet sobie dopowiem, może brak cudu takiego namacalnego, w którym ktoś wstaje obok mnie z łóżka i jest zdrowy, może de facto ułatwić mi dotarcie do tego, kim jest prawdziwie Pan Bóg, bo inaczej być może zamknę się tylko na to, czego doświadczyłem, czy co zobaczyłem. Może byłoby cenną rzeczą, żeby rozstrzygnąć jeszcze jedną rzecz, która jest dosyć powszechna dziś w rozumieniu tego, czym jest wiara. Bardzo często patrzymy na człowieka, na to, w jaki sposób on postępuje, czyli mówimy o moralności i próbujemy na podstawie tego oceniać wierzący bądź niewierzący. Wulgaryzując trochę ten opis, jeśli człowiek żyje zgodnie z przykazaniami, jeśli realizuje wszystko to, co jest zawarte w przykazaniach, to mówimy, ten człowiek jest wierzący. Nie, zupełnie. Równie dobrze człowiek żyjący w zgodzie z 10 przykazaniami może być ateistą. Może być to człowiek, który słucha jedynie swojego sumienia. W ten sposób może nie do końca byłby ateistą, bo jednak słucha tego głosu Pana Boga, który jest w tym najtajniejszym miejscu w człowieku. Niemniej jednak może nie przyznawać się do wiary, może nie przyznawać się do Pana Boga. Natomiast wsłuchując się w głos swojego sumienia może postępować bardzo dobrze. Więc o ile jest ten związek rzeczywiście naszego życia moralnego, czy tego życia zewnętrznego z wiarą, to istotne jest, żeby zobaczyć, że to jest działające w przeciwnym kierunku. Czyli na początku powinniśmy zobaczyć wiarę, zobaczyć Pana Boga, uwierzyć w to, co On powiedział, uwierzyć w Jego obietnice, a dopiero z tego wypływają naturalne wnioski, w jaki sposób powinienem żyć. Co to znaczy żyć dobrze?
I to jest ten moment, który będzie bardzo istotny. Czyli jeśli mówimy o tym prawdziwym wierzeniu w Pana Boga, to nie kończy się ono na wierze, która mówi, uznaję Twoje istnienie. Bo Księga Mądrości mówi, no byłbyś głupcem, gdybyś tego nie robił. Jeśli mówimy o prawdziwej wierze, to mówimy o tych, którzy nie tylko uznają, że Pan Bóg istnieje, ale wsłuchują się w Jego głos. Słuchają tego, co do nas mówi. Próbują odgadnąć ten Jego plan, który jest założony dla człowieka. No i tu wchodzimy na dosyć grząski grunt, ponieważ to słuchanie domaga się wielu rzeczy, które zapewne nie zostaną dzisiaj zawarte w tym pierwszym mówieniu o wierze, będą domagały się kolejnych. Zwrócę tylko uwagę na bardzo piękny moment z Ewangelii według świętego Marka, w którym człowiek wierzący, tak czy inaczej, przyprowadza syna do Chrystusa i mówi, Panie, ulecz mi go, bo jest bardzo chory. Tam dokonuje się taki dialog, który kończy się takimi bardzo pięknymi słowami, kiedy Jezus mówi mu w którymś momencie, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A zaraz ojciec chłopca woła, wierzę, zarać mu niedowiarstwu. To zdanie pokazuje, że jesteśmy nieustannie zmuszani do tego, by wchodzić na drogę wiary i ją odświeżać. A to nie jest jednorazowa rzecz. To nie jest jednorazowy akt, który mówię, wierzę, już się dokonuje. Przekładając to na kształt relacji z osobą, czyli z drugim człowiekiem, one nie są potwierdzone tylko jednym gestem, jednym dokumentem, jednym prezentem, jednym uśmiechem. Relacje z drugim człowiekiem muszą być nieustannie podtrzymywane i budowane, jeśli chcemy, żeby one były żywe. Stąd, kiedy mówimy również o wierze w Pana Boga, możemy posługiwać się takimi sformułowaniami, które towarzyszą nam w opisie tej bliskości między osobami, czyli o tym, że się kocha, że się tęskni, że jest nam przykro, kiedy go nie ma, że bardzo chcemy, żeby być lepiej poznawanym i nawzajem. Tu odnosząc się do życia małżeńskiego, słyszałem, jak ktoś kiedyś powiedział, że kiedy Piotrusia nie ma w domu, to czuje się źle. To jest właśnie to, co opisuje tą konieczność, tę potrzebę. Czy mamy taką potrzebę w stosunku do Pana Boga? No trochę to zależy od tego, na ile mamy wielką zażyłość z Nim, na ile ta przyjaźń, ta bliskość z Nim jest wielka. I żeby nie zagadać tematu wiary, a zrobić krótkie streszczenie tego, co się wydarzyło, to tylko jeszcze jeden fragment z świętego Pawła z listu do Rzymian. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. I to właściwie jest wyzwanie na każdy następny nasz dzień, kiedy będziemy próbowali podnieść naszą wiarę, kiedy będziemy próbowali dotrzeć do tego, kim jest naprawdę Pan Bóg, to pominając wszelkie inne możliwe sposoby, wsłuchiwanie się w głos Pana Boga będzie tym, co będzie nas prowadziło. Jest oczywiście pytanie, gdzie Go znaleźć, jak Go usłyszeć, jak Go zrozumieć, jak nie popełnić błędu w tym słuchaniu i nie wykrzywić swojego życia, ale to są rzeczy, z którymi Kościół mierzy się od wielu lat, z którymi wierzący mierzą się od wielu lat, święci mierzą się również od wielu lat i dali nam już pewne wskazówki, co zrobić, żeby nie popełniać błędu. Stąd kończąc, wiara. Po pierwsze, jest to coś tak naturalnego, że aż trudno by było powiedzieć, że człowiek jakikolwiek jest niewierzący. Każdy z nas w coś albo komuś wierzy. To wierzenie w Pana Boga jest przyjęciem do wiadomości, że istnieje On jako ten pierwszy poruszyciel, jako ten absolut, którego my nazywamy nie jako tajemniczą siłę, ale nazywamy Go pięknie, nazywamy Go osobą, czyli bardzo, bardzo bogato. No i wreszcie, kiedy mówimy o wierze religijnej, to mówimy o tym, że ta wiara nie jest tylko wiarą w Niego, w kogoś, ale jest wiarą Jemu. Wierzymy Mu. Wierzymy w to, co objawił, wierzymy w to, co powiedział, wierzymy w to, co przygotował dla nas jako plan. I z tej wiary wynika pragnienie poznania, pragnienie ukochania, pragnienie zbliżenia, pragnienie bycia. I niech tak będzie. Wierzmy. Panie, zarać memu niedowiarstwu.